proszę cię. Nic się nie dzieje, uspokój się. Bartek, ja się nie czuję komfortowo, zwolnij. Zobacz, jaki deszcz pada, zwolnij. Już przestaje padać, wszystko jest okej. Bartek. Jezus, co za gość, jedź chłopie, jedź, lewy pas. Do czego migasz? Możesz nie jechać mu na... Jedź, Bartek, człowieku, jedź mu na zderzaku, Bartek, stój, hamuj, hamuj! Ale ja jestem głodny. Dobrze, musisz chwilę poczekać, nic ci się nie stanie, na pewno lada chwila nadjadą. Nie jesteś dzieckiem, chyba wytrzymasz. Dziewczynki, siedźcie tutaj i czekajcie na tatę, dobrze? Idę do mamy. Zaraz będę. Co się z nią stało? Nic się nie stało. Karetka już jedzie. Czekajcie, zajmie się Stefcią. Nigdzie nie idźcie, nie ruszajcie się stąd. Zaraz wracam. Dobrze. Nie ruszajcie się stąd. Stało się pani coś? Nie wiem. Ja już dzwonię po karetkę. Proszę ją uspokoić. Widział pan moje dzieci. Gdzie są dzieci? Spokojnie, kochanie, spokojnie. Gdzie są dzieci? Dziewczynki są bezpieczne. Ja chcę zobaczyć dzieci. Dziewczynki są bezpieczne. Przepraszam, wszystko jest... Halo? Jest wypadek. Na A4, na wysokości Rudy Śląskiej. MOP Halemba. Tak, jest ranna kobieta, lat około 30. Wypuść, nie proszę ciebie. Zobacz, co zrobiłeś, ja chcę wyjść do dzieci. Przepraszam. Ja chcę wyjść do dzieci. Nie ma. Wszystko będzie dobrze, przepraszam. Musimy tutaj czekać. Nie możemy tutaj chodzić. Musimy poczekać na mamę. Zaraz będzie kamień. Jeszcze go brakowało, żeby ciebie ktoś potrącił. Zostań tutaj. Idę do dziewczyn, proszę ciebie. Karetka już jedzie. Idę do dziewczyny. Idę do dziewczyn. Zaraz wracam. Co pan robi? Oszalałeś, człowieku? Odejdź stąd! Będę kręcić! Dziewczyna jest ranna! Odejdź stąd! Odejdź stąd! Wyrój się stąd! Wyrój się stąd! Dzień dobry! Proszę o spokój! Sierżant Przemysław Pertych, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. Panów proszę za barierki. Proszę przejść. Za barierki. Proszę przejść. Nie filmuj tego już. Proszę za barierki. Proszę przejść za barierki. Proszę za barierki przejść. Dzień dobry. Dzień dobry. Posterunkowy Hanna Lisson, Wydział Ruchu Drogowego, Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej. Co się stało, proszę pani? Proszę pani. Wszystko będzie dobrze. Nie pan zaciął. Spokojnie, kim pan jest? Jestem mężem, prowadziłem samochód. Czy jest wezwana karetka pogotowia? Tak, wezwaliśmy karetkę. Dobrze. Coś panią boli oprócz tej głowy? Szyja mnie jeszcze boli. Panie kierowco, proszę być przy żonie. My zajmiemy się obsługą i zabezpieczeniem miejsca wypadku, dobrze? Proszę, dobrze, proszę. dobrze. Nie odbiera. Teraz to już ja się denerwuję. Panie kierowco, proszę się odsunąć. Udzielimy pani pierwszej pomocy. A pan, proszę o przygotowanie prawa jazdy. Muszę spisać pana dane, dobrze? Jeżeli dojdzie do wypadku na autostradzie, to najważniejsze, upewnić się, że jesteśmy widoczni dla innych uczestników ruchu. Światła awaryjne, na pewno trójkąt ostrzegawczy w odległości 100 metrów od miejsca zdarzenia i w tym momencie kamizelka na grzbiet i udzielamy pomocy osobom poszkodowanym, jeżeli takie są. Jeżeli w zdarzeniu drogowym nie ma osób zabitych albo rannych, zgodnie z przepisami powinniśmy niezwłocznie usunąć pojazd z drogi. Wezwanie pomocy. Na autostradach są słupki hektometryczne. Mówiąc dyspozytorowi, gdzie doszło do wypadku, spójrzmy na słupek, powiedzmy w jakim to jest kierunku i oczywiście na jakiej trasie. Ewentualnie można podać współrzędne z GPS-u. Wówczas służby ratunkowe zdecydowanie szybciej do nas dotrą niż próba podania, w jakim mieście się znajdujemy, na jakiej wysokości i co tam widzimy. Jeżeli nie wiemy, co zrobić, boimy się w jakikolwiek sposób udzielić pomocy, żeby nie zrobić krzywdy, wystarczy zostać przy takiej osobie, uspokajać ją, nie pozwolić jej na przykład opuścić samochodu, jeżeli nie ma bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. Jeżeli nikomu nic się nie stało, to najlepiej przejść za bariery energochłonne, siąść gdzieś tam na trawce i czekać na przyjazd służb ratunkowych. Miejmy wyobraźnię i miejmy szacunek dla innych uczestników, bo nie jesteśmy na drodze sami.